Cieszyńskie ciasteczka pojawiły się na terenie Śląska Cieszyńskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Gospodynie piekły je na specjalne okazje, a zwłaszcza zajadano się nimi w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Bardzo szybko podbiły kubki smakowe, nawet te najbardziej wymagające. I do dnia dzisiejszego pojawiają się na stołach w wielu domach, już nie tylko na Śląsku Cieszyńskim. Każda gospodyni ma swój własny, sprawdzony przepis. My postanowiliśmy zobaczyć, jak to robią panie z koła gospodyń wiejskich w Zamarskach. Już 10 dni przed tamtejszym jarmarkiem w pracę zaangażowało się 19 pań. Codziennie ustawiam po dwie panie i daję im pracę. Każda wykonuje swoją pracę, a ja obsługuję cały czas piece. Sposób pakowania jest bardzo, bardzo uciążliwy, ale nie da się inaczej, bo tego przestrzegam. Idzie się po prostu z takim pojemniczkiem, które się napełnia do kilograma. Taśmowo każde pojedyncze ciasteczko, idzie 19 kobiet, każda kobieta bierze do ręki po jednym ciasteczku. Jak nie napełni pudełka, wraca jeszcze raz, nawet trzy razy, żeby zrobić kilogram. Bo w każdym pudełeczku muszą być wszystkie sorty ciasteczek. Nie może być więcej, mniej, wszystko jednakowo, wszystko kolorowo, barwnie. I w każdym pudełku jest karteczka koło gospodyń wiejskich, zamykane, po tym już nie ma żadnego ruszania, przekładania, nic. Wtedy mogę spokojnie zasnąć. Przepis na idealne ciasteczko to składniki najwyższej jakości i stare, sprawdzone przepisy. To są wszystko tradycyjne ciasteczka, przepisy od naszych babci, prababci. No i przekazujemy to naszym wnuczkom też. Mamy wypróbowane przepisy z roku na rok te same. Naturalne barwniki, a więc opieramy się na barwniku na przykład ze szpinaku na zielono, z buraczków na czerwono. Dobre jakości i żeby były naturalne. To jest i na tym się właśnie opieramy jako nasze koło. W tym roku gospodynie przygotowały 150 kg ciasteczek. Co roku brakuje. Co roku później najwyżej do godziny mamy na stoisku. I później po pierwszej mszy, czy po drugiej, już nie ma w ogóle żadnych drobnych ciasteczek. Ludzie mają pretensje później, no ale moce przerobowe też są nasze ograniczone. To misterna i czasochłonna robota, ale panie nie narzekają. Czy panie lubią robić te cieszyńskie ciasteczka, bo to jest taka bardzo czasochłonna, precyzyjna robota? No, wyrwiemy się z domu trochę i porozmawiamy i ciasteczka też przy tym się zrobi, nawet czasami nie zauważymy, kiedy są już 150 kilo. Coś zrobimy pożytecznego przy okazji. Jak się wspólnie spotykamy, to jednak coś z tego mamy. Każda gospodyni ma swoje ulubione ciasteczko. Z marmolatką. Bardzo to lubią dzieci i ciasteczka przez maszynkę. I pierniczki. Pierniczki to szczególnie dzieci lubią z babciami robić, bo to jest zabawa razem. W regionie są znane ule, są znane orzeszki. Trudne do wykonania te ciasteczka? Nie, nic nie jest trudne, tylko się trzeba dołożyć. Po prostu przepis przed sobą. I trzeba się dołożyć według przepisu, nic nie zmieniać, wtedy wszystko się... I dobry towar, dobre masełko, dobre jajko, bo musi być jajko przed, na surowag jest sporządzane, musi być sparzone. Potem masło też musi być dobre, wódka dobra, spirytus 80%. Te ciasteczka nazywają się kończynki, dlatego że są z trzech kuleczek, które tworzą kształt kończynki trójlistnej. Nie jest to czterolistna, ale nasza jest trójlistna. W środku jest orzeszek, który dodaje dodatkowo smaku, a ciasto zrobione jest na bazie orzeszków. Więc jest dużo orzeszków mielonych, na górze jest cały orzeszek, może być orzeszek laskowy, wtedy jest to bardzo dekoracyjne i smaczne w smaku. Takie kocie oczka właśnie. Takie. A to te kocie oczka. A pani ma jakieś swoje ulubione ciasteczko? Kurczę, tradycyjnie kocie oczka, nie mówiąc już o ulach, z gorzołom, żeby jak najwięcej było ostre, żeby były. Tak, żeby były ostre. Oto by gospodynie nie zgłodniały, spędzając wiele godzin przy ciasteczkach, dba nazywana żartobliwie przez panie z koła gospodyń ich Gesslerowa. Byłyby głodne, do nim przyjdą do domu, a tak porobią, potem troszkę się posilą i znowu mają nową energię i pracują. A wy, jakie najbardziej lubicie ciasteczko? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.